porządku obrad podjęciu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Bardzo proszę pana prezydenta, w imieniu pana prezydenta, tak? Pani naczelnik Zofii, nie? A przepraszam najmocniej, pan wiceprezydent Michał Landowski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, mieszkańcy Pruszkowa. Debiutując przy tym mikrofonie, mam możliwość zaprezentowania Państwu proces, który wdrażamy na podstawie nowych przepisów oświatowych w Pruszkowie, proces reformy edukacji w naszym mieście. Prezentowany projekt uchwały dotyczy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo Oświatowe, Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały, która stanowi projekt uchwały określający zarówno sieć szkół podstawowych na terenie miasta Pruszkowa, jak również szkoły, które będą działać w okresie od 1 września 2017 roku. Projekt uchwały zakłada i określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, plan sieci prowadzonych przez miasto Pruszków gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz projekt planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków. Głównymi punktami tego projektu uchwały jest założenie, że dwa gimnazja dotychczasowe, gimnazjum nr 3 imienia Miry Zielińskiej-Sygietyńskiej z siedzibą w Pruszkowie, przekształca się w 8-letnią szkołą podstawową nr 3 imienia Miry Zielińskiej-Sygietyńskiej z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami integracyjnymi, zachowując charakter tego gimnazjum, które również miało oddziały integracyjne. Gimnazjum nr 4, które się mieści przy ulicy Hubala 4 imienia Jana Pawła II, przekształcamy również w 8-letnią szkołę podstawową. Szkoła ta będzie również nosić imię Jana Pawła II i z założenia będą mogły się w niej mieścić oddziały przedszkolne i oddziały sportowe. Projekt uchwały zakłada również nową sieć obwodów tych szkół, 8 szkół na terenie miasta Pruszkowa. Załącznik to jest mapa graficzna, którą Państwo radni otrzymali. Jest, mam wrażenie, bardzo przejrzysta, ale w trakcie pracy nad projektem tej uchwały zauważyliśmy, że nastąpił jeden błąd. Otóż uwzględniliśmy kładkę nad torami PKP, która została w jakimś czasie temu zdemontowana. W związku z powyższym w formie autopoprawki chciałbym zgłosić prośbę o wykreślenie tej kładki nad torami PKP relacji Warszawa-Skierniewice, która stanowiła punkt orientacyjny przy wyznaczaniu granic niektórych obwodów w załącznikach do uchwały numer 1, 2 i 3. Państwo radni otrzymali za pośrednictwem tabletów szczegółową rozpiskę, w której wykreślamy kładkę nad torami PKP. Dodam jeszcze, że podobną uchwałę bardzo podobnej treści będzie Rada musiała podjąć do końca marca tego roku. Zgodnie z założeniami ustawy Prawo Oświatowe, projekt tej uchwały będzie podlegał po pierwsze opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Te organy muszą w ciągu 21 dni wydać opinię na temat projektu uchwały w sprawie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę o opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pani Czyżewska. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Wstrzymała się jedna osoba i jedna nie głosowała. Przeciwnych nie było. Dziękuję bardzo.
wydarzyło się wielkie nieszczęście. Właściciel wyciął drzewa w miejscu, w którym nie mógł wycinać. Mimo, że jest właścicielem, ale jest to teren bardzo cenny dla Pruszkowa. Teren Parku Krajobrazowego, przyległy do Parku Potulickich, do terenów zielonych miasta, do płuc miasta Pruszkowa. No i ubolewamy, że tak się stało. Będzie ponosił bardzo poważne konsekwencje z tego tytułu. A czy podjęto już działanie prawne? Podjęto już, jest wszczęte dochodzenie w tej sprawie, zgłoszenie jest do prokuratury. Serdecznie, pierwsza edycja Polskiego Weekendu Fantastyki. No właśnie, rozkręcamy się, zaczynamy. Jest no już sporo osób, ale czekamy oczywiście na więcej. Za mną zaczynamy streama Magica. Za chwilkę dołączy po następnej rundzie X-Wing. Dwa turnieje Magic the Gathering odbywają się w tym momencie. Za kotarą jest X-Wing, a za chwileczkę zaczyna się pierwszy turniej w grę planszową. Ale powiem szczerze, nie pamiętam w którą, bo będzie ich bardzo dużo. Dobrze, ciekawe bardzo. Stalina. Także te cyfry też mówią nam bardzo wiele, prawda? Jak wielu Polaków nie zgadzało się właśnie na obce zupełnie porządki, ale podkreślmy, tak jak Polacy nie kolaborowali z niemieckim okupantem, poza wyjątkami, prawda? Tak niestety wielu z nas poszło na współpracę z Sowietami. Możemy zawsze spytać w takim momencie, dlaczego tak się stało, co było tak atrakcyjnego w tym systemie sowieckim, albo właśnie zmanipulowanego, albo zakłamanego, że ten system jednak ludzi był w stanie przekabać, prawda? Wielu wciągnął w tę swoją machinę również zbrodniczo. No, myślę, że to są wynika z charakteru tego systemu, prawda? Bo on był zupełnie inny, jeśli chodzi o tę warstwę propagandową, niż system niemiecki. Dla Niemcy, szczególnie wobec Polaków, można powiedzieć, że byli zbrodniarze. Narodowe, ojcowe. Tak jest! Poruszamy się tylko jednym pasem. Ukraina forever! Ojca wór! Koniec naszego marszu, więc wykrzesajmy z siebie jeszcze trochę sił! Ojca forever! Czesi! Chiwała! Ej, kontynu! Czesi, chwała!
bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Rozszerpałem! Rozmałem! Przywolą powodem! Rozszerpałem! Raz potem! Przywolą powodem! Rozszerpałem! Raz potem! Czerwono połotę armią wyklęta Cielożku o nie pamięta Pamięta Dziś o was pamięta Armią wyklęta Cielożku o was pamięta Armią wyklęta Cielożku o was pamięta Pamiętamy komunistom, żyć nie damy. O wyklęty, pamiętamy komunistom, żyć nie damy. O